I siostry, chciałbym dzisiaj podjąć się takiego dosyć trudnego zagadnienia, jakim jest wiara i uczynki. Co dla kogo jest po prostu dobre? Chciałbym przeczytać dzisiaj list do list Jakuba, który napisał do właśnie narodu wybranego Izraelitów. Ten list, a którzy stali się chrześcijanami, chodziło o to, że bardzo często ludzie oddzielają swoją wiarę od swojego praktycznego postępowania. I to polega na tym, że widzimy pewien dysonans prawda, między tym, co ludzie mówią, a tym, co ludzie robią. Przeczytajmy list Jakuba, drugi rozdział, od 14 wiersza do wiersza 26. Będziemy jeszcze później posiłkować się innymi fragmentami. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodział i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Taki wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, Ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wiesz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nas, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami Jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary? W podobny sposób, i Rahab, pnierządnica, czyż nie z uczynków, została usprawiedliwiona. Gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. W tym fragmencie Bożego słowa są takie słowa, które są skierowane do nas. Chcesz poznać, widzisz, zobacz, dostrzec. To są bardzo ważne rzeczy, które tu są pokazane. Pismo Święte, jeśli chodzi o interpretację, stosujemy główną zasadę w interpretacji Bożego Słowa. Słowo Boże nie może być sprzeczne same z sobą. Może się jedynie uzupełniać. Nazywamy to zasadą spójności. Jeśli coś ma pozory sprzeczności, musimy odkryć prawdziwy kontekst i sens dla tych wszystkich wypowiedzi, które tutaj są zawarte. Jest to ważne. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często podstawowym błędem interpretacyjnym jest zgodność Pisma Świętego z naszą logiką. I to jest błąd. Wielu ludzi dochodzi do strasznych wniosków czasami, czytając te fragmenty Pisma Świętego. Jak często na przykład mowa jest o Abrahamie i o, o, o tutaj O Rahab. i niektórzy, jak potrafią, to w sposób typowo zmysłowy przy pomocy swojej logiki i rozumu wyjaśnić te fragmenty. Jest to błąd. Główną zasadą Słowa Bożego jest, że Pismo Święte nie tylko nie jest sprzeczne same z samym sobą, ale Pismo Święte wykłada się Pismem Świętym. Tej zasady nauczyłem się od naszego mistrza, Pana Jezusa. Kiedy diabeł przyszedł do Niego z Bożym Słowem i próbował Go sprowadzić na manowce poznania, Stosując pokrętną logikę, Panu pokazał inny fragment Pisma Świętego, który zacytował, jest sprzeczny z tym, co szatan zacytował. Brak spójności okazywało się, że wyrwał z kontekstu Boże Słowo i zbudował zupełnie inny kontekst dla swojej wypowiedzi, przez co niestety chciał wprowadzić w zamęt myślenie naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc widzimy wyraźnie, że nasz Pan Jezus Chrystus stosował te zasady. Nie są to jedyne zresztą zasady. Pan Jezus też stosował takie zasady, że okres zbawienia ludzkości jest podzielony na różne okresy. I dlatego mówi na przykład do Żydów, nie będzie wam wybaczone ani w tym wieku, ani w wieku przyszłym. Kiedy Pan Jezus żył na tej ziemi, mówił o wieku zakonu. To był czas zakonu, gdyż zakon Wypełnił się dopiero na krzyżu. Jak często my uważamy, że Nowy Testament, tak naprawdę, to on się zaczyna od Księgi Mateusza. No tak mamy ułożone w księgach, dlatego że nie było jeszcze wtedy spisanych pis. Ale w wspaniały sposób apostoł Paweł napisał nam, że Nowy Testament, czy w ogóle testament, jest ważny dopiero z chwilą śmierci tego, który go sporządził. A Pan Jezus umarł na końcu czterech Ewangelii. A więc dopiero ma, a więc te cztery Ewangelie należą do czasu zakonu. A więc Żydzi nie, nie nawrócą się jako naród w czasie zakonu, nie nawrócili się, czego dowodem jest czekanie przez Boga 40 lat. Na opamiętanie narodu izraelskiego, czego kulminacyjnym momentem i Bożym sądem dla Izraela było. Zburzenie świątyni w roku 70. No tak się stało. Również w przyszłym wieku mamy wiek kościoła, łaski. Również Żydzi się nie nawrócili jako naród. Izraelici dzisiaj są przeciwni Ewangelii, przynajmniej na tym etapie. Ale Pismo Święte wyznaczyło im inny czas, czas wielkiego ucisku, w którym będzie zbawiony cały Izrael. A więc pan Jezus stosował. Pewne zasady interpretacyjne i, dla, i nie, nie próbował dostosować wypowiedzi Pisma Świętego do swojej logiki, tylko do zasady spójności i innych zasad, które nas wszystkich obowiązują. Pismo Święte mówi, że my często rozsądzamy albo oceniamy ludzi na podstawie tego, co słyszymy. Lub tego, co widzimy, tak? Taka jest, taki jest człowiek. Dlaczego? Bo serce człowieka innego jest zamknięte przed nami. Nawet nasze własne serca mogą być zamknięte przed nami, jeśli brakuje nam oświecenia ducha świętego i słowa Bożego. Bo Pismo Święte mówi: Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami z siebie zwodzimy i nie ma w nas słowa Jego. Czyli żeby móc wszystko właściwie osądzić, trzeba mieć właściwe podejście do Słowa Bożego. Dlatego Pismo Święte mówi, zaufaj Panu z całego serca, nie polegaj na własnym rozumie. Używaj rozumu, ale nie polegaj na nim, polegaj na Bożym Słowie. Niestety, przystosowanie Słowa Bożego, czy interpretowanie przy pomocy własnej logiki jest niewystarczające co Boże mówi ty mówisz ktoś mówi nawet ktoś mówi słuchamy co on mówi co on mówi a on mówi że jest zbawiony że ma wiarę która go zbawiła że on uwierzył no fajnie słyszymy co że ten człowiek składa świadectwo o swoim życiu że jest zbawiony ale Jakub mówi ale widzimy brata i siostrę w potrzebie że nie mają się czym przyłodziać, brakuje im powszedniego chleba a ten ktoś który ma dużo, mógłby się podzielić, pomóc swemu bratu i siostrze, mówi wyraźnie, a idźcie w pokoju, ogrzejcie się, nasyćcie, a nie dalibyście im tego, co, co ciało potrzebuje, cóż to pomoże. I to jest pokazane, to, co też apostoł Paweł mu powiedział, tak? Choćbym rozdał całe swoje mienie, choćbym ciało wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. A więc jeśli człowiek mówi, że jest wierzącym człowiekiem, że on coś przeżył z Bogiem, ale nie ma miłości do braci i sióstr. Użyjemy takiego troszeczkę leśniczego języka. Lipa, lipa, proszę pana. Lipa człowieku. Dlaczego? Bo to się nie zgadza. Jeśli ty mówisz, że ty jesteś zbawionym człowiekiem, a nie ma w tobie miłości, to ty mówisz. Być może dla Boga to wystarczy. Bo Pan Bóg patrzy w Twoje serce, ale dla mnie to nie jest wystarczające. Nie wiem, czy pamiętamy, ale na pewno tak, że w liście do Hebrajczyków apostoł Paweł, bo myślę, że on napisał ten list, ale nie mam teraz czasu, żeby to udowadniać, tą, tą, tą tezę, ale powiem Wam tak, jest napisane wyraźnie. Jak czytamy do Hebrajczyków, możemy. Stracić w pewnym momencie orientację, jeśli weźmiemy znów, Słowo Boże, do naszej logiki, bo tam jest napisane w taki dziwny sposób, jak czytamy, no, czy te się herbacycy są zbawieni, czy nie. Dlaczego autor, patrząc na Hebrajczyków, ma wątpliwości co do ich zbawienia? Nazywa ich tylko oświeconymi. A dlaczego? Trzymają się zakonu. Składają ofiary w świątyni. No to ja? Która ofiara o oczyszcza? Pana Jezusa? Czy ofiara składana z baranów? To jest pytanie. Dalej czytamy w tam, że jest napisane, że jeśli ktoś składa ofiarę na ołtarzu z barana, nie ma prawa przystępować do stołu pańskiego. Bo nie można budować swojego życia na dwóch przemierzach starego zakonu, czyli na cieniach i na łasce. Czy mamy wątpliwości? Jak czynam do hebrajczyków, to mam wątpliwości co do hebrajczyków, przynajmniej do niektórych, że są zbawieni. Kochani, pierwszy rozdział mówi o tym, że niektórzy hebrajczycy wierzyli w to, że Pan Jezus jest aniołem. Niektórzy wierzą, że Michałem, niektórzy, że Gabrielem, a niektórzy, że jednym z cherubów. I teraz ja się pytam, czy taka wiara może człowieka zbawić? Czy Jezus, który jest aniołem, może zbawić Ciebie? Otóż nie. Bo nie ma takiego Zbawiciela. Anioł mógłby się na, na przykład za tobą wstawić, ale nie mógłby Cię zbawić. Dlatego, że jest napisane, sam Jachwe przyjdzie i zbawi was. I właśnie Pan Jezus przyszedł. To w Jego imieniu Jezus właśnie jest to imię Jahwe. Jachwe jest zbawieniem. Dlatego kiedy żydzi. Brani chrzest musieli wyznać, że Jezus jest Adonaj, Kirios, Pan. To było poważne. A ponieważ oni mieli problem z tym, kim jest Pan Jezus Chrystus, to apostoł Paweł, czy autor listu do Hebeczyków, miał problem, czy ma do czynienia z wierzącymi prawdziwymi, prawdziwie ludźmi. Czy również Jan nie stosuje tej samej zasady? Że każdy, kto wierzy, że Jezus Chrystus jest synem Bożym, w Zboże, to jest Boży Człowiek. A jeśli nie wierzy, to znaczy, że nie jest Bogiem, bo to jest duch Antychrysta. Prawda? Dalej mowa jest o ciele Jezusowym. Jeśli ktoś wierzy w Zboże, że Jezus oczywiście, przytwciele jest z Boga, ale ten, kto nie wierzy, że Jezus ma ciało, uwielbione ciało, jest duchem Antychrysta. A więc, kochani, to jest bardzo ważne, co my słyszymy. Ponieważ ma to decydujące znaczenie, ponieważ nasze ocenianie, rozsądzanie, czyjeś wiary jest na podstawie tylko tego, co człowiek mówi i czyni. Natomiast Pan Bóg widzi serce człowieka i on wie więcej. Dlatego nasze oceny są słuszne, ale czy prawdziwe do końca? No nie. Pismo Święte mówi, że wiara, która nie ma w sobie posłuszeństwa, nie może zbawić. I to jest fakt. Dlaczego? No, bo daję przykład tutaj demonów, że demony również mają wiarę opartą na wiedzy. Co demony wiedzą? No, wiedzą w to, że Bóg jest jeden. Oni nie mają problemu z tym, bo kiedy widziały Pana Jezusa, to oddawały Mu pokłon i mówiły, Ty jest syn Boży, Ty jest święty. Są tytuły, które występują w Starym Testamencie dotyczące Boga. I oni padając przed Panem Jezusem, wyznawały, że On jest Bogiem. Nie miały z tym żadnego problemu. Musiały oddawać Mu pokłon. A więc pewnie dzisiaj. Niektóre, niektóre demony, albo wszystkie demony, mają większą wiarę niż niektórzy ludzie, którzy zaprzeczają boskości pana Jezusa. Tak, oni mają wiarę mniejszą od demonów, a jednak wierzą w to, że będą zbawieni. Nie będą zbawieni, bo ich wiara nie jest prawdziwa. Demony nie tylko wiedzą, kim jest pan Jezus, demony nie tylko wiedzą, co uczynił pan Jezus na Golgocie. Ale jednej rzeczy demony zrobić nie mogą. Nie są posłuszne i dlatego drżą przed karą, bo wiedzą, że czeka ich sąd. Zobaczcie, jaka to zupełnie inna wiara niż nasza. Przecież my, wierzący ludzie, wiemy, że nie staniemy przed sądem na sądzie ostatecznym. Bo kto wierzy w Jezusa, nie będzie sądzony. Dalej, Bóg dał nam miłość odrodzonym ludziom do naszego serca. Dlatego nasza wiara jest czynna w miłości. No skoro miłujemy Boga, to żyjemy dla Niego. A skoro mamy miłość Bożą w naszych sercach, to żyjemy też dla naszych bliźnich, braci i sióstr. Nawet do tego zgubionego świata podchodzimy na zasadzie miłości jak siebie samego. My jesteśmy uratowani, chcemy, aby i ludzie w tym świecie byli uratowani. Dlatego głosimy Ewangelię. Bo wiemy, że ona jest dobra, że powinniśmy zwiastować Ewangelię. Ona przemienia ludzkie życie, ona zbawia. Po drugie, kochamy Pana, nie chcemy o tym milczeć, więc mówimy o tym zbawieniu. Nawet czujemy pewien rodzaj obowiązek zwiastowania Ewangelii. Paweł napisał: Biada mi, gdybym Ewangelii nie zwiastował, prawda? A więc w liście do Hebrajczyków autor ma wątpliwości, kim są Hebrajczycy? Ponieważ na podstawie tego, co widzi i słyszy, ma wątpliwości, czy są tylko oświeceni, czy niektórzy są zbawieni. I kiedy czytamy list do Hebeczyków, to możemy zobaczyć, że jedni są oświeceni tylko, a niektórzy być może są zbawieni. Dlaczego? Bo Paweł sam to mówi. Właśnie w tym szóstym rozdziale, chociaż tak mówimy, że jesteście tylko oświeceni. To jesteśmy przekonani zwłaszcza o czymś lepszym, co dotyczy Waszego Zbawienia. Dlaczego tak mówi? Dlatego, jak powiedziałem, nasze ludzkie osądy są niewystarczające, ale jednak sobie musimy te osądy wyrabiać. O pewnych ludziach. Jak ktoś mówi na przykład, że Jezus nie jest Bogiem, to mówimy, Ty jesteś niestety niezbawionym człowiekiem. Jeśli widzimy człowieka, który łamie Boże przykazania i grzeszy, to znaczy mówimy, Ty nie jesteś Bożym człowiekiem. Bo jesteś przestępczą prawa. Człowiek wierzący nie grzeszy, jest napisane, czyli nie trwa w grzechu. Bo jeśli trwa w grzechu, to nie widział Boga, ani Go nie poznał. Uczy Boże słowo. A więc kochani, mówi znów: Chcesz poznać, nie mówi tu o Bogu, bo Bóg wszystko wie. Ale do nas, chcesz poznać nędzę człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa. Jeśli tylko ty opierasz. Swoją wiarę na podstawie tylko swoich wypowiedzi, przekonań, poglądów, natomiast całe Twoje życie jest zaprzeczeniem tego, co mówisz, to Jakub mówi, według jego przekonania, taka wiara zbawić nie może. A ciebie, siostry, według mojego przekonania też uważam, że ta, taka wiara zbawić się nie może. Dlaczego? Bo to nie jest prawdziwa wiara. Ty mówisz, ale nie czynisz. Ty mówisz. Ale żyjesz odwrotnie niż mówisz, tak? Więc to jest poważny problem, który występuje tutaj w liście Jakuba. To nie jest osąd Boży, to jest osąd Jakuba. Dlatego niektórzy patrząc na te wypowiedzi, myślą, że to jest osąd Boga. Nie, Pan Bóg inaczej podchodzi do tego. Zwróćcie też uwagę na to, że na przykład w liście do Filipian czytamy, że apostoł mówi: Mam pewność, że ten, który Was rozpoczął dobre dzieło, będzie je kontynuował aż do dnia Chrystusa Jezusa. Czego pewny jest Paweł odnośnie Filipian, że są zbawieni. A dlaczego? Bo odkąd uwierzyli, ich wiara cały czas się rozwija, a oni trwają w Ewangelii. I kiedy on im zwiastował Ewangelię, powiedzmy w 51-2 roku naszej ery. To oni również ileś lat później, czyli w roku powiedzmy 60 którymś, mieli dalej taką samą wiarę. Ale nie na tym samym poziomie, tylko dalej, która się rozwijała. I mówi: Jesteście ze mną, współczesnikami Ewangelii, od pierwszego dnia aż dotąd. I mówi: I słusznie jest, że mogę tak myśleć o was. Czyli patrzył na życie Filipian, na ich wiarę i stwierdził, że to są ludzie zbawieni a ten, który rozpoczął w nich dobre dzieło, będzie kontynuował aż do dnia przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, my sobie wyrabiamy opinie, jak już powiedziałem wcześniej, na temat niektórych ludzi, rozsądzamy sobie na podstawie tego, co słyszymy i na podstawie tego, co widzimy. Dalej daje przykład Abrahama. Abraham, praojciec, nie został, czy nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka swego. No oczywiście, ale jak to się stało? Kiedy został Abraham usprawiedliwiony? Czytamy w Bożym słowie, przed Bogiem, w XV rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, 15 rozdział. A kiedy dokonał tego dzieła ofiarowania Izaaka, w drugim rozdziale, czyli siedem rozdziałów jeszcze upłynęło, i w tym czasie bardzo wiele czasu upłynęło, zanim się urodził Izaak. Więc między jednym a drugim wydarzeniem upłynęło co najmniej 20 parę lat, a może i 30 parę. Więc nie możemy łączyć tych samych rzeczy. Pismo Święte mówi, że przed Bogiem Abraham został usprawiedliwiony właśnie w 15 rozdziale, a w 22 przed kim został usprawiedliwiony. No przed kim. 11 rozdział Listu do Hebrajczyków mówi, że to, co zrobił Abraham na, na wzgórzu Golgoty, przepraszam, na, górze Moria, na górach Moria, wyszło, jest to obraz Golgoty, wyszło jako świadectwo wiary. Dlatego 11 rozdział Listu do Hebrajczyków mówi, że nasi przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. Przed kim? Przed Bogiem? Nie, przed ludźmi. Gdyby Abraham nie ofiarował swego syna Izaaka, nie widzielibyśmy nic zupełnie na ten temat. I mamy tutaj powód pewien, aby nie mówić. Niektórzy ludzie opowiadają, że. No nieważne co mówią, bo już nawet nie warto cytować. Ale list do Rzymian, na przykład, czwarty rozdział, mówi również o tym w taki sposób. A trzeba pamiętać na tą spójność, prawda? Wypowiedzi. Zwróćcie uwagę. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham praojciec nad według ciała. Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Ale co mówi? Pismo uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A więc mowa tutaj jest, że gdyby Abraham został usprawiedliwiony w momencie ofiarowania swego Izaaka, to stałoby się coś strasznego. Dlaczego? Bo. A gdy ktoś spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Byłaby to zapłata dla Abrahama w postaci usprawiedliwienia. A tak to pismo święte mówi, że Abraham, owszem, dzięki temu, że ofiarował swego syna na górze Moria, na górach Moria, może się chlubić, ale nie przed Bogiem, a przed kim? No właśnie, przed ludźmi. To my patrzymy dzisiaj pełni podziwu na wiarę Abrahama. Pismo Święte mówi, że człowiek zmysłowy nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dań głupstwem. I niektórzy straszne głupstwa wygadują na temat, że na przykład Abraham był synobójcą, idiotyzm zupełny, ale ten idiotyz wynika z braku Ducha Świętego. Bo jak ktoś nie ma Ducha Świętego, no to niestety nie pojmuje tych rzeczy, które są. Z ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. On to godzi ze swoją logiką, ale nie ze słowem Bożym. Nie stosuje zasady spójności. Ciekawa rzecz jest w tym wszystkim też i taka, że czytamy na przykład w liście do Tytusa, po co nam są potrzebne te uczynki wiary. Zwróćcie uwagę, że również Tytus, a czy może nie Tytus, tylko Paweł w liście do Tytusa, właśnie pokazuje to. Do czego potrzebne są uczynki, zobaczcie. Ale gdy objawiła się dobroć i miłość do ludzi i Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. I proszę teraz zwrócić uwagę na ten ostatni wiersz. Prawdziwa to mowa, i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach, bo to jest dobre i użyteczne dla ludzi. Tak jak Abraham przez to, co zrobił na górze Moria uzyskał wspaniałe świadectwo, które dzisiaj możemy przytaczać. Tak również i tutaj jest napisane, że nasze czyny, dobre czyny, są świadectwem naszej wiary przed ludźmi. A więc pamiętajmy o tym, że przed Bogiem jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, niezależnie od uczynków, ale przed ludźmi te, te uczynki są świadectwem, że człowiek został usprawiedliwiony przez Boga. I to jest bardzo ważne. Niektórzy twierdzą, że, że my usprawiedliwiamy, nie, my nie usprawiedliwiamy. Chodzi o to, że najważniejszą rzeczą w zbawieniu człowieka jest nowonarodzenie. Nie można być nowonarodzenym człowiekiem, jeśli się nie zaufało Bogu. Jeśli nie zaufało Bożemu Słowu, jeśli się nie zostało usprawiedliwionym. Nie ma nowego narodzenia bez usprawiedliwienia. I o to chodzi, jeśli ty masz nowe życie, bo to jest owoc nowego narodzenia, otrzymałeś od Boga nowe życie, to żyjesz tym nowym życiem. I na tym to polega. Dlatego też Abraham dał wspaniałe świadectwo i czytamy o tym w Hebrajczykach 11 rozdziale i w liście Tytusa, ale również w czwartym rozdziale listu do Rzymian, że Abraham owszem machł swoją chlubę w tym, co zrobił, ale nie przed Bogiem, lecz... Przed ludźmi. Jest to bardzo ważne stwierdzenie, ponieważ pamiętajmy, bracia i siostry, że przed, no, przed ludźmi nowe życie jest dowodem tego, co się stało w naszym życiu. Słowa dla ludzi nie wystarczą. Słowa nie są w stanie przekonać. Dopiero czyny są w stanie być dowodem naszej wiary, jak mówi apostoł Paweł, że przez nasze życie złożyliśmy dowód prawdy. Co łaska dokonała w naszym życiu. I to jest bardzo ważne. Silne świadectwo życia Kościoła jest największą Ewangelią, jaką można być zwiastowana. Bo ona jest dowodem prawdy tego, co głosimy. Tak. Tak. Widzisz, mówi współdziałała z uczynkami jego, i przez uczynki stała się doskonała. Jaka wiara doskonała jest wtedy, kiedy nie pozostaje w sferze. Tle. Teoretycznej, ale jest też w sferze praktycznej. Czyli nie tylko sfera doktrynalna, ale też jest ona etyczna, jest zgodna z tym, w co wierzymy. Na przykład, list do Rzymian właśnie dzieli się na dwie części. Do 11 rozdziału jest to część doktrynalna, czyli teoretyczna. A od 12 rozdziału jest to, to część praktyczna, czyli można powiedzieć etyczna. I to jest bardzo ważne. Nie może być rozdziału. Zwróćcie też uwagę na jedną bardzo podstawową rzecz, to jest istotne. Kiedy czytamy o tym ofiarowaniu Izaaka, to widzimy, że Bóg wystawia Abrahama na próbę, tak? Czego? Co wystawi... W czym wystawił? Czy Abraham ufa Bogu? Czyli wystawił jego wiarę na próbę. Ale kochani, Abraham również wystawił Boga na próbę. W jakim sensie? Czy Bóg jest prawdomówny? I czytamy w Bożym słowie, że kiedy szedł ofiarować Izaaka, to co powiedział swoim sługom, my się tam pomodlimy i my wrócimy. A więc pamiętajmy o tym, że kiedy Bóg nas doświadcza naszą wiarę, to my też doświadczamy Boga, Jego prawdomówność, czy Bóg będzie postępował zgodnie ze swoimi obietnicami. I tam taki przykład. Kiedyś. Rozmawiam z jednym bratem na temat wiary, zaufania do Boga. I on mówi do mnie w pewnym momencie, już na podsumowanie tej całej dyskusji, mówi, bracie Darku, ty się nie boisz, że Bóg twoje zaufanie zawiedzie? Ja mówię, nie tylko się nie boję, ale daję Bogu szansę od 37 lat, żeby Bóg mnie zawiódł. I on nigdy mnie nie zawiódł. Dlaczego? Bo On jest zawsze prawdomówny. Nigdy. I można byłoby książkę na ten temat napisać, świadectw, że Bóg jest prawdomówny. Jeśli odbieramy z Bożego Słowa na obietnicę dla naszego życia, to Bóg te obietnice w cudowny sposób realizuje. Nigdy, nigdy, przenigdy niemożliwą rzeczą, żeby Bóg nie dotrzymał tego, co obiecał. I na tym opiera się cała nasza wiara. I w tej wierze mamy nadzieję, że Bóg jest prawdomówny. List do Hebrajczyków mówi o świadectwie Abrahama w taki sposób: wierzył w to, że złożywszy Izaaka, Bóg z popiołu będzie musiał go wzbudzić z martwych, bo niemożliwą rzeczą jest, aby prawdomówny Bóg okazał się kłamliwym Bogiem. I na tym polega nasza wiara. Dlatego Pismo Święte mówi się do Jana, że jeśli nie ufamy Bogu, czynimy go kłamcą. Jeśli nie wierzymy w jego świadectwo, w jego obietnice, to tym samym czynimy Boga nieprawdomównym, kłamliwym Bogiem. A więc sami widzimy, co się stało na Golgocie. Pismo Święte mówi, że. Jeśli chodzi o Pana Jezusa, dowiedzieliśmy się od samego Pana Jezusa, jaki jeszcze jeden był motyw tutaj, prawda? Dlaczego Bóg powiedział do Abrahama, żeby złożył swego syna? I Państwo mówi. Abraham oglądał dzień mój, i oglądał, i radował się. Co zobaczył na górze Moria Abraham? Zobaczył to. Co i my wszyscy powinniśmy zobaczyć, albo niektórzy z nas zobaczyli? Patrząc na Izaaka, możemy powiedzieć jedną rzecz: zapłatą za grzech jest śmierć. Wszyscy zasłużyliśmy na to, aby umrzeć na, na, na golgocie czy na sądzie z powodu naszych win i grzechów. I to był poważny problem, ponieważ człowiek poświęcony Bogu jest pod klątwą. My byliśmy oddani Bożemu Prawu. A Prawo mówiło, zapłatą za grzech jest śmierć. Więc no, nieśliśmy na sobie to, to przekleństwo zakonu. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dał rozwiązanie. I na Golgocie, na Górze Moria, można powiedzieć, to jest obraz Golgoty, Abraham szukał rozwiązania. On się tam rozglądał na tej górze. Za rozwiązaniem. Czy znalazł rozwiązanie? Oczywiście, bo na, na tej górze, w krzewie, być może ciernistym, co jest obrazem korony cierniowej, uwikłany swoją głową i rogami w cierniach czekał na ofiarę baranek. Był na to przeznaczony, ponieważ to Bóg sprawił, że ten baranek tam się znalazł. To Bóg sprawił, że Pan Jezus Chrystus. Poszedł na Golgotę, aby umrzeć zastępczą ofiarą, zastępczą śmierć poniósł za nas. To myśmy zgrzeszyli. To myśmy byli przeznaczeni na śmierć, jak, jak Izaak. Ale Pan Jezus Chrystus zajął nasze miejsce i został za nas złożony w ofierze. I Bóg to przyjął, ponieważ dał przysięgę: Powiedział tak: Ponieważ to uczyniłeś, przysięgam na siebie samego. A kiedy był przysiąg na siebie samego, to dał Abrahamowi pewność, pewność zbawienia. Ta sama sytuacja wydarzyła się na Golgocie w stosunku do Wotra. Za Zaprawdę powiadam ci, to jest rodzaj przysięgi, będziesz ze mną w raju. Dzisiaj będziesz ze mną w raju. Prawda? Następna obietnica. Uwierzyłeś Pan Jezusowi, on daje Ci pewność. Tak jak Bóg dał pewność Abrahamowi na podstawie swojej przysięgi. Bracia i siostry, to wystarczyło. Tam nikogo nie było. Pan, Bóg i Abraham, i to wystarczyło. Ale zostało napisane ze względu na nas, abyśmy czytając tą historię mówili o świadectwie wiary Abrahama. Piękna historia. Z happy endem, z szczęśliwym zakończeniem. Dlatego i ty pamiętasz, że. Patrząc na Izaaka, jesteś nic, od niego się nie różnisz. Zapłatą za grzechy śmierć. Ale jeśli spojrzysz wiarą na to, co Panie Zór uczynił dla Ciebie, jeśli przyjdziesz z sercem skruszonym, aby wyznać Bogu, przeprosić Boga za swoje grzechy i winy, jeśli powierzysz Bogu swoje życie, to on odpuści Twoje grzechy i uczyni Cię swoim dzieckiem na podstawie swojej obietnicy. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu Nasz. To jest dar łaski Bożej. Dlatego w Starym Testamencie, jak i w czterech Ewangeliach, ponieważ one należą według czasu, do czasu zakonu, zbawienie jest nagrodą za spełniane uczynki. Ale w czasie łaski, w czasie Kościoła, list do Efezjan mówi, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił widzimy to różnicę? Oczywiście, ale musimy stosować dwie zasady Pana Jezusa. Po pierwsze, zasada spójności. Czy jest spójność? Nie ma, nie ma tu spójności. Dlaczego? Bo w czterech ewangeliach mamy zbawienie z uczynków i wiary, a tutaj mamy zbawienie z wiary niezależnie od uczynków, z łaski. Bo inaczej byłaby to zapłata, jak w czterech ewangeliach. Dlatego w czterech ewangeliach kto wytrwa do końca będzie zbawiony. Więc stosujemy drugą zasadę. Jakiego okresu to dotyczy? Czy to dotyczy okresu łaski? No nie, to dotyczy okresu zakonu. A dzisiaj? A dzisiaj jesteśmy w czasie łaski. Łaską zbawieni jesteśmy i to nie z nas, przez wiarę Boży, to dar nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. Dlatego niestety wielu ludziom ten list Jakuba sprawia mnóstwo problemów. Bo, jak powiedziałem, dlaczego? Bo nie łączą to z innymi fragmentami Bożego Słowa czy z całą Biblią, tylko nie stosują zasad, które Pan Jezus w interpretacji stosował, tylko próbują pogodzić ze swoją własną logiką. Nie przekonamy tych ludzi, bo oni mają swój własny klucz poznania. Oni mają swoją własną ideę i rozumienie. Polegają na rozumie. Oby nie byli zmysłowy, nie mający ducha, bo być może tak być. Że właśnie dlatego nie rozumieją, że nie są odrodzonymi ludźmi, nie posiadają Ducha Świętego i dlatego błądzą. I jeszcze innym błędy zarzucają pod tym względem. I znów mamy słowo: zobaczcie, widzisz, nic o Bogu, o tobie jest ma, widzisz, 22 wiersz, widzisz, no patrzymy na Górę Moria i co widzimy? Naprawdę Abraham wierzył, tak? Co znaczy naprawdę? No naprawdę, ponieważ my mamy dowód. Dowód, którego Bóg nie potrzebuje. A my tak. I wypełniło się pismo, które mówi uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Co widzimy? Znowu widzimy. No widzimy, że Abraham był naprawdę człowiekiem usprawiedliwionym. My to łączymy z nowym narodzeniem, z prawdziwą wiarą. Oczywiście, mowa tutaj jest, jak powiedziałem, o świadectwie. Mamy inny jeszcze tu przykład. Ten dotyczy znowu loja lojalności. Jak wielu ludzi osądza Rachab, że nie była lojalna wobec własnego króla. Ja znam dzisiaj takich chrześcijan zmysłowych. Myślę, że albo nie rozumieją i są głupi po prostu w swoim mówieniu i postępowaniu, albo po prostu nie są odrodzeni i dlatego tak myślą. Dlaczego? W Piśmie Świętym mamy trzy źródła praw. Ja często to mówię, bo to jest bardzo ważne. Pierwsze źródło prawa to jest natura. Prawa natury są wpisane w całe Boże stworzenie. Prawo ciążenia, inne historie, prawa biologiczne, chemiczne. Fizyczne, tak? Wpisane są w dzieło natury, stworzenie. Jest tak? Ok. My szanujemy te prawa. Ja zawsze daję takiego, taki przykład, że nie wyskakuję z 15 piątra zwierzowca, bo będzie szybciej. Byłoby szybciej niż na przykład iść na schody ze schodami lub pojechać windą, prawda? Otwieram okno, cyk, jestem już na dole. Ale wiem, wiem, że prawa fizyki tak działają. Że, kiedy wyskoczę z tego okna, to będę się poruszał wtedy ruchem jednostannie przyspieszonym. Dzięki grawitacji również moje spotkanie z Ziemią będzie tragiczne. Może buty ocaleją, ale ja już nie. Prawda? W związku z tym, szanując prawa fizyczne, ja udaję się do windy i zjeżdżam windą, a jeśli jest nieczynna, to schodzę pieszo. I to jest normalne, bo my wiemy, że natura nigdy nie przebacza. Więc jeśli złamiesz zasady, prawa, natury, spotkasz się z konsekwencjami. I my to wiemy. I my to wiemy. I szanujemy te prawa. Drugie prawa, jakie mamy źródło praw, dla nas, to jest prawo objawione nam przez Boga. To jest Boże Słowo, Biblia. Dla nas Biblia jest najwyższym zbiorem prawa. Nie ma wyższego. Bo nie ma nikogo wyższego niż Pan Bóg. A trzecim źródłem prawa jest prawo stanowione przez człowieka, które powinno być w zgodzie z prawem natury, z prawami natury i z prawami boskimi. Dlatego kiedyś wszystko budowano na dekalogu i chwała Bogu za to. Ale dzisiaj się od tego odchodzi, mamy problem. Ponieważ dzisiaj prawa stanowione przeczą prawom natury, zaprzeczają prawom natury i zaprzeczają prawom boskim. No, i teraz co my możemy zrobić? Które prawo jest według nas najwyższe? Oczywiście prawo objawione. Dlaczego? Bo Pan Bóg jest w stanie zmieniać prawa natury. Ja nie chodzę po wodzie. Prawda? Byłoby szybciej. Ale nie chodzę po wodzie. Dlaczego? Bo niestety. Prawo fizyki mówi o tym, że napięcie powierzchniowe jest zbyt małe, aby utrzymało mnie na, na powierzchni tej wody, prawda? Ale komary widzę, że chodzą po wodzie niektóre, nie? Tak jest stworzonka. Oni wykorzystują to napięcie powierzchniowe. W związku z tym, jeśli prawo stanowione przez Boga jest najwyższym prawem, ponieważ tylko pra Pan może zmienić prawa naturalne, natury, przepraszam, us uspokajał wichry, uspokajał morze, prawda? A nie tylko takie prawa, bo prawa biologiczne na przykład. Wszyscy ludzie umierają, a Pan Jezus z martwych, prawda? A więc dla nas, wierzących ludzi, prawo objawione stoi na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu staje prawo natury, prawa natury, a na trzecim miejscu prawa stanowione przez człowieka. I teraz ciekawa rzecz. Są tacy ludzie chrześcijanie, Panie, świeć nad ich duszą i daj im oświecenie, Dlaczego? Bo oni uważają, że trzeba być we wszystkim posłusznym ludzkiemu porządkowi. We wszystkim? No nie. We wszystkim tym, co nie jest sprzeczne z naturą i co nie jest sprzeczne z prawami boskimi, tak. Ale w tym wszystkim, gdzie są sprzeczne z prawami natury i z prawami boskimi, mam prawo do obywatelskiego, chrześcijańskiego nieposłuszeństwa. Dlaczego? Skąd to wiemy? No patrzymy na przywódców naszych, naszej wiary, tak? Takimi przywódcami był na przykład Piotr i Jan. I kiedy ich władza powiedziała, że trzeba być posłusznym władzy, bo władza jest od Boga, to co oni powiedzieli? Sami rozsądźcie, czy w obliczu Boga trzeba was słuchać, czy Boga. No kogo trzeba słuchać na pierwszym miejscu? Boga. Boga. Ponieważ to, co mamy na Ziemi, często jest odbiciem też tego, co jest w niebie, więc na Ziemi też mamy takie sytuacje, że ludzie powołują się na konstytucję i mamy obywatelskie nieposłuszeństwo. Wpływają wnioski do sądu, i obywatele wygrywają z władzą, która jest władzą wykonawczą, a nawet ustawodawczą, bo wydają jakieś rozporządzenia. I co? Przegrywają. Dlaczego? Bo również sąd stosuje hierarchizację prawa. Tak, konstytucja jest najważniejszym prawem tutaj na Ziemi, tak? dla nas, Polaków, i innych krajach, gdzie ona istnieje. Dopiero później stosujemy inne zasady, tak? I to jest bardzo ważne. I tak jest ona sformułowana, że broni praw natury. Ale niestety są ludzie, którzy chcą zmienić wszystko, ponieważ chcą się bawić w Pana Boga, a my się nie chcemy bawić w Pana Boga. My chcemy Bogu oddawać trzeci chwałę całym swoją osobą przez wiarę, zaufanie do Boga, nadzieję, jaką w Bogu położyliśmy i miłość, którą oczywiście mamy do Boga. I teraz zauważmy tutaj Rahab. Mamy tutaj trzy rzeczy. Prawa natury. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ludzie umierają. Rahab też wiedziała, że pewnego dnia umrze i stanie przed Bogiem. Wiodła życie, jakie wiodła, grzeszne, Niektórzy ludzie myślą, że są grzechy mniejsze, większe i tak dalej. Może i są, ale może konsekwencje są inne. Ale za wszystkie grzechy i tak człowiek musi odpowiedzieć przed Bogiem, tak? Więc ona wiedziała, że kiedyś stanie przed Bogiem. To jest słuszne. Ona szanowała prawa natury. Każdy człowiek musi umrzeć, bo każdy człowiek jest grzesznikiem, tak? Druga rzecz. Miała swojego króla. On ustanowił pewne prawa. I ona te prawa szanowała. Ale. Kiedy usłyszała o tym, że Pan Bóg osądził Kananejczyków z powodu ich bezbożnego życia i że nadchodzi sąd, ale można się uratować, ponieważ to, co ona słyszała, mogło być dla niej sądem lub ratunkiem. A ona słyszała Ewangelię. Jaką Ewangelię? Że Pan Bóg każe za grzech, ale można się uratować. Jeśli. Człowiek się schroni pod skrzydła tego Boga. I dlatego ona w tym przypadku okazała nielojalność wobec swego króla i praw stanowionych w Jerychu, dlatego że uważała prawa boskie i Boga za wyższego od króla Jerycha, a prawa boskie za wyższe niż prawa ustanowione przez człowieka. Było tak? Więc jakim prawem my chcemy dzisiaj osądzać Rahab, że była nielojalna wobec swego króla? Ale oczywiście, miała prawo do tego. Dlaczego? Bo mamy hierarchizację praw. Prawa objawione, prawa naturalne i prawa stanowione przez człowieka. W takiej kolejności, nieodwrotnie. I gdzie niektórzy ludzie na przykład tak mówią, nie, 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 bo wszelka władza się od Boga. Znam takich pastorów, którzy tak nauczają. No tak, to prawda. I potem trzeba było zdać egzamin, na przykład z II wojny światowej. Ale ci, którzy tak mówili, że trzeba być władzy posłusznym i wykonywać jej rozkazy, to potem przepraszali, Przepacz, przebaczcie nam. Podjęliśmy niewłaściwą decyzję. Tak, tak. Pismo święte nie może być zgodne z naszą logiką. Ona musi być zgodne z całością Słowa Bożego, gdyż Słowo Boże nie przeczysamy sobie. Dlatego Rahab, Nierządnica, ona dokonała pewnego uczynku. Czy to miało znaczenie? Oczywiście. Dlaczego? Bo przyszli zwiadowcy i powiedzieli Jożułemu tak. Spotkaliśmy nierządnicę w Wierychu. Ona ukryła nas, ona uratowała nas, ona wierzy w naszego Boga, ona zaufała. I co? No i powiedzieliśmy jej, że jak przywiąże czerwony sznur do swojego okna, to my to mieszkanie ominiemy. I zobaczcie, czym było, było wywieszenie tego czerwonego sznura na oknie? Było świadectwem tego, czego się Rachab uchwyciła. I ten czerwony sznur dla nas może być naszą nadzieją, której uchwyciliśmy się, jak Pana Jezusa, jako kotwicy naszej duszy, prawda? To jest nasza wiara. Myśmy się Pana Jezusa uchwycili. I to jest bardzo ważne. I oni weszli, zobaczyli co? Świadectwo. A gdyby Rahab nie, przy, nie przywiązała tego czerwonego sznura, tej liny do swojego okna, to co by się stało? Nie byłoby wtedy żadnej różnicy między bezbożnymi i sprawiedliwymi, prawda? Wtedy oni wykonaliby wyrok na wszystkich mieszkańcach Jerycha, zginęłaby Rahab i jej cała rodzina. Ale ona, ponieważ to zrobiła. Ten czerwony sznur w jej oknie stał się świadectwem nie dla Boga, bo Bóg wiedział, co jest w sercu Rahab, ale świadectwem dla ludzi. Dzięki temu oni mogli oszczędzić Rahab. Ponieważ ten czerwony sznur był świadectwem jej wiary, że zaufała Bogu Izraela. I tak samo i my, bracia i siostry, jeśli wierzymy w Pana Boga, to nie tylko słowa mówią o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni. Ale to, czy jesteśmy usprawiedliwi przed Bogiem w oczach ludzi, dowodem jest nasze świadectwo życia. Dlatego żyjmy, jak przystało na nasze powołanie. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. I to jest, to jest bardzo ważne dla nas, dla ludzi. Ponieważ nie da się żyć we wspólnocie, Mając do siebie całkowite zaufanie. Jeśli nasze życie będzie zaprzeczeniem naszych słów, czy potrafisz zaufać takiemu człowiekowi? Czy zbudujesz relacje z bratem i siostrą? Jeśli on co innego mówi, a co innego robi, no jesteś w stanie takiemu człowiekowi zaufać? Czy nie? No nie. I to jest bardzo pan świadectwo życia, świadectwo wiary w Boga. Poprzez nasze mówienie i postępowanie na tych dwóch rzeczach budujemy nasze relacje z braćmi i siostrami. Jeśli na przykład nie ma tego w naszym życiu, nie mówimy o Bogu, nie trwamy w Bożym postępowaniu, z takimi ludźmi nie zbudujemy nigdy relacji głębokich, opartych na zaufaniu bo nie mamy do takich ludzi zaufania. I to jest proste. Pan Bóg jest w stanie zbudować swoje relacje z człowiekiem bieżącym poprzez to, co widzi w jego sercu. My na podstawie tego, co słyszymy i widzimy. I dlatego Pismo Święte mówi, że dobre uczynki, wiara, która ma odbicie w praktycznym postępowaniu, jest dobre a nawet doskonałe dla ludzi. Ponieważ ludzie w taki sposób oceniają to, kim jesteśmy, i na ile, i jaka, jeśli chodzi o jej wartość, jest nasza wiara. Więc my, choćby w Chrystusie, tak jest napisane, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Natomiast dla tych, którzy jeszcze nie są zbawieni, słuchajcie, możecie spojrzeć na Golgotę. Na to, co Pan Jezus dla was uczynił. Możecie przyjść do Boga ze swoimi grzechami, bo zapłatą za grzech śmierć. Ale Bóg dał rozwiązanie. Rozejrzyj się! Jest ratunek. Na golgocie baranek umierał za twoje grzechy. Tak jak baranek umarł za Izaaka. Pismo święte mówi, że Abraham widział ten dzień i radował się. Tak jest, widział ten dzień, w jaki sposób Bóg dokona odkupienia. I dokona. Poprzez Golgotę, i nie ma żadnego innego sposobu, ani możliwości zbawienia. Więc jeśli jesteś w stanie tylko wejrzeć w siebie, to mamy cudowne połączenie: Raz Bóg przysiągł na Górze Moria, a drugi Pan Jezus Chrystus dał zapewnienie łotrowi na Górze Golgoty. Zaprawdę powiadam Ci, dziś będzie ze mną w raju. Jeśli jesteśmy w stanie tylko Panu zaufać, to przyjdźmy do Pana z naszą wiarą, z naszymi grzechami, z Bogu swoje życie, a on odpowie na naszą wiarę usprawiedliwieniem, czego owocem będzie nowe życie. Bracia i siostry, niech pan pobłogosławi swoje słowo, zaśpiewajmy pieśń numer 105.